Witam serdecznie. W dzisiejszym tutorialu chciałbym poruszyć bardzo ważną kwestię, jaką jest przyspieszenie renderingu w programie After Effects CS6. Kilkukrotne przyspieszenie renderingu sceny stało się możliwe dzięki opcji renderowania przez kartę graficzną, czyli przez GPU, zamiast przez procesor CPU. Mimo że opcja ta jest dostępna dla wielu kart graficznych, jest ona defaultowo wyłączona. I pokażę po prostu, jak ją włączyć. Aby włączyć opcję renderowania przez kartę graficzną, zazwyczaj musimy wejść do katalogu, w którym zainstalowaliśmy program i po prostu dopisać ją w pliku tekstowym. Teraz opcja powinna zacząć działać. Ja mam zainstalowany After Effects na dysku F. U Was będzie to najprawdopodobniej dysk C. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia.